Witam serdecznie. Zaczynamy pierwszą rozmowę o polityce państwa i moim gościem jest Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panie redaktor. Panie ministrze, jak pan reaguje na takie artykuły, które się pojawiają, poparte też wywiadami między innymi Andrzeja Dudy w Radiu Z? Ustalenia zostały złamane, powiedział Andrzej Duda w poniedziałek w Radiu Z. Zdaniem prezydenta pieniądze z KPO nie płyną nad Wisłę, bo Komisja Europejska złamała umowę z Polską. Natomiast są tacy, którzy mówią, że PiS oszukał w sprawie KPO. Wszyscy pamiętamy zapewne doniesienia medialne, które się pojawiały, gdy pan prezydent przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. I wtedy wszystkie media, nawet te, które pani cytowała, mówiły o tym, że to jest wyraz kompromisu, którego prezydent chce być autorem, kompromisu między właśnie polskim rządem a Komisją Europejską. Ustawa została przyjęta i okazuje się, że wcale tak nie jest po paru tygodniach. Tak? Najpierw pani von der Leyen mówi, że wszystko jest w porządku, będzie dobrze, dostaniecie pieniądze, po czym chyba po tych słowach poddana bardzo dużemu naciskowi w Brukseli czy w Strasburgu zmienia zdanie i mówi nie, pieniędzy nie będzie, nie wypełniacie tego, co miało być. No ale my ten kompromis zrealizowaliśmy. Rzecz w tym, że po drugiej stronie nie został zrealizowany. No dobrze, ale panie ministrze, bo słyszeliśmy kilka miesięcy temu, że pieniądze będą. No a dzisiaj nawet premier Mateusz Morawiecki powiedział, że on oczywiście, że będą pierwsze składane wnioski już za chwilę o wypłatę tych pieniędzy. Natomiast czy się one pojawią? Nawet i sam premier Mateusz Morawiecki ma wątpliwości. Co teraz? To będzie oczywiście zależało od tego rzeczywiście, czy te pieniądze się pojawią, bo mechanizm działania KPO jest taki, że najpierw trzeba zrealizować inwestycje, następnie złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o tak zwane refinansowanie i Komisja Europejska no właśnie wtedy wypłaca środki finansowe z Funduszu Odbudowy. Więc my rzeczywiście najpierw musimy złożyć i wtedy się przekonamy, czy rzeczywiście tych pieniędzy nie będzie. Jeżeli nie będzie, no to pojawiają się możliwości tak polityczne, jak i prawne na reakcję. Prawne to są oczywiście sądy unijne, a polityczne, no cóż, tutaj pole do działania jest bardzo szerokie. Prawne możliwości, panie ministrze, no jestem w stanie stwierdzić, że pewnie unijne sądy nie będą przychylne dzisiaj niestety Polsce. Niestety. Nad czym ubolewam, ale widzi pan, jaka jest tendencja? Od czego to zależy? Od których też może tych ważnych polityków unijnych, którym no właśnie nie zależy na tym, żeby Polska dostała te pieniądze? Myślę, że klucz do zrozumienia tej sytuacji leży w doniesieniach medialnych, przede wszystkim, które pojawiają się ostatnimi czasy w mediach niemieckich. Tam jest mowa coraz częściej o tym, że sytuacja, jaka jest na Ukrainie, sprawiła, że znaczenie Polski w Unii Europejskiej niepomiernie wzrosło do poziomu, który wcześniej nie był notowany. Więc myślę, że w interesie tych państw, które do tej pory dominowały w Unii Europejskiej, nie jest taka zmiana geopolityczna w tej organizacji międzynarodowej. Stąd też chętnie słuchane są głosy polskiej opozycji nawołujące do tego, żeby no właśnie nakładać swego rodzaju sankcje na Polskę, tak jak to ujął pan Jan Rokita, przytoczył premier Morawiecki. Mamy dwa kraje w tej chwili objęte sankcjami, ale to jest efekt działania, tak jak powiedziałem, dwóch czynników. Po pierwsze, niechęć, przepraszam, ze strony niektórych krajów do tego, żeby wzrosła rola Polski. Jak gdyby miała te pieniądze Polska z KPO, to nasza sytuacja gospodarcza byłaby jeszcze lepsza, a do tego nie można dopuścić, zdaniem niektórych europejskich polityków. No i drugi element, oczywiście, czym gorzej w Polsce, tym lepiej dla opozycji. Dlatego opozycja ciężko też pracuje, żeby Polska tych pieniędzy z KPO nie dostała. To nie jest żadna tajemnica. Wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim jasno na to wskazują, że polska opozycja nie chce, żeby polski podatnik, polski przedsiębiorca, polski samorządowiec, polski pacjent w szpitalu, żeby
polska opozycja nie chce, żeby dostali pieniędzy z Unii Europejskiej. Bardzo proszę w takim razie jeszcze, panie ministrze, zróbmy tutaj przecinek i posłuchajmy również pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Poruszyłem sprawę tego, że wciąż nie zostały odblokowane fundusze dla Polski przez władze europejskie, przez Komisję Europejską. Chodzi o fundusz odbudowy. Podkreślałem zaangażowanie naszego kraju we wspieranie Ukrainy. Podkreślałem, że takie zaangażowanie będzie trwałe, no ale stwierdziłem, że jest to niezrozumiałe, że Unia Europejska nie dostrzega tych wysiłków ze strony Polski, a jeśli je dostrzega, to tylko za nie dziękuję werbalnie. To jest postawienie sprawy, sądzę, że nieuczciwe. W związku z tym apelowałem do moich rozmówców o to, żeby również nad tą sprawą się zastanowili. Wicepremier Mariusz Błaszczak tak właśnie mówił o pieniądzach z KPO w Pradze. No tak, to teraz, panie ministrze, rozumiem, że taka ta ofensywa dyplomatyczna, która w tym tygodniu oczywiście ma miejsce, to ona ma wpłynąć na przykład zdanie tych unijnych ważnych polityków. Szukamy też może wsparcia w innych krajach w kwestii wypłaty pieniędzy. To też, ale zwracam uwagę, że to jest tylko jeden z elementów, który chcemy osiągnąć tą ofensywą dyplomatyczną, bo no, widzimy wszyscy, co się dzieje w zakresie zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne, węgiel, gaz. Jeżeli jeszcze rok temu gaz kosztował 20 dolarów, to teraz kosztuje ponad 300 albo około 300. No, to pokazuje, jaka jest różnica i jaki jest efekt polityki Rosji. Dlatego też tą ofensywą dyplomatyczną chcemy zmusić wreszcie Unię Europejską do tego, żeby jakoś zareagowała na tą sytuację. Bo do tej pory, delikatnie rzecz ujmując, reakcja Unii jest niemrawa. A z czego to wynika, że ta reakcja Unii Europejskiej, w którą chyba tak wszyscy wierzyli, a na pewno wiele środowisk, no dzisiaj jest niemrawa, jak to pan powiedział? Wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wszyscy liczą na to, że ten problem zaraz się rozwiąże i będzie można wrócić do biznesu z Rosją i gaz znowu będzie można z Rosji czerpać, ale nic na to nie wskazuje, żeby tak było. To jest takie, myślę, political fiction w wykonaniu niestety dużych krajów unijnych i to jest, na to trzeba rzeczywiście powiedzieć, że to jest bardzo przykre, bo jeżeli tacy politycy jak prezydent Francji czy kanclerz Niemiec tak uważają, no to znaczy, że są nie tylko kiepskimi politykami, ale po prostu ślepymi na rzeczywistość politykami, bo nic nie wskazuje, żeby ta wojna się szybko zakończyła. A tym bardziej nic nie wskazuje na to, żeby Rosja zmieniła swoją politykę w najbliższym czasie. Więc jeżeli Unia ma być rzeczywiście wiarygodnym partnerem, jeżeli ma być tą organizacją, która rozwiązuje problemy swoich członków, no to już dawno powinna na te problemy wywołane przez Rosję w zakresie surowców energetycznych zareagować, a niestety tak się nie dzieje. Tymczasem Unia ochoczo rozmawia na temat praworządności w Polsce i tego, co się miało wykonać, a się nie dokonało, albo no, tego, co by sobie życzyła. To zapytam, jeszcze raz wrócę do tych pieniędzy. W pana ocenie zobaczymy te pieniądze na polskich kontach pod koniec roku, czy już w 2023? Ja jednak jestem optymistą i myślę, że jeszcze w tym roku te pieniądze zobaczymy, ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Realnie jak będzie, to zobaczymy. Rzeczywiście trudno w tej chwili do końca przesądzić, czy to będzie pierwszy czy drugi scenariusz, ale chciałbym być optymistą. A Zbigniew Ziobro w tym momencie, czy ma wspólny cel, jeśli chodzi o pieniądze z KPO, czy jednak nie? Czy ta napięta atmosfera pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem sprawiedliwości, który krytykował często projekt pieniądze z KPO, jakby dzisiaj już te relacje negatywne są zawieszone?
Ja bym nie wyolbrzymiał tego, co piszą media, szczególnie te media nieprzychylne rządowi, bo ich celem jest no właśnie rozbicie Zjednoczonej Prawicy i wyszukiwanie problemów nawet tam, gdzie ich nie ma. Więc wielkiej wagi bym do tych doniesień medialnych, ale też tego, co mówią w tym zakresie politycy opozycji, nie przywiązywał. Panie ministrze, chciałabym, żeby pan też skomentował słowa europosła Waszczykowskiego. Polska w koncepcji Scholza jest państwem podporządkowanym. No chyba Olaf Scholz nie ma co liczyć na to, że dzisiaj Polska się podporządkuje Niemcom. I dlatego, tak jak powiedziałem, celem też Unii Europejskiej jest to, żeby w Polsce doszło do zmiany rządu. Wszyscy pamiętamy te słowa, które padły do Donalda Tuska, że na spotkaniu z Europejskiej Partii Ludowej, że wróci niebawem jako polski premier. To pokazuje, jakie jest zdanie i pogląd na temat rozwoju sytuacji politycznej w Polsce ze strony Unii Europejskiej. No cóż, mieliśmy już w historii takie przykłady, gdy zagranica narzucała nam rządy. To nie są dobre, chlubne tradycje, ale jak widać, polska opozycja pełni w tej tradycji, czerpie z tej tradycji pełnymi garściami. Ja jeszcze nawiążę do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Emmanuelem Macronem. Czy tam mogły być poruszone takie wątki jak pieniądze z Unii Europejskiej? Do czego chciał głównie przekonać premier Mateusz Morawiecki Emmanuela Macrona? Głównym elementem tej z kolei wizyty była chęć nakłonienia i także innych krajów, to jest element też tej ofensywy, o czym mówiłem, do nakłonienia prezydenta Francji do zmiany systemu tak zwanego ETS. My uważamy, że to jest ten element, który w bardzo dużym stopniu podbija cenę surowców energetycznych, podbija cenę energii i uważamy, że w związku z tym powinien być jak najszybciej albo zawieszony, albo w jakiś sposób uregulowany. Jeżeli jeszcze kilka lat temu te prawa do ETS-u były w zasadzie nic nie warte, no to teraz wywindowane są do niebotycznych rozmiarów, co też wpływa z kolei na cenę energii. Płacą za to konsumenci w państwach unijnych, więc w tym szczególnym czasie, gdy jeszcze do tego, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy wojnę i politykę Rosji w zakresie surowców energetycznych, a więc także energii, trzeba ten system w jakiś sposób zweryfikować, bo to jest system, który stworzyła sama Unia, więc sama Unia może go zmienić w interesie, nie chodzi o interes Polski, w interesie swoich obywateli, członków państw członkowskich Unii Europejskiej, ale nie w interesie rządu, a w interesie obywateli, bo to obywatele Unii Europejskiej przez to, że ten system jest taki, a nie inny, płacą w tej chwili dużo wyższe rachunki niż płaciliby, gdyby tego systemu nie było, albo byłby on w jakiś sposób uregulowany. I do tego chcemy przekonać partnerów europejskich, że owszem, można mieć piękne, szczytne idee, tylko one muszą być dostosowane do aktualnej sytuacji. Jeżeli coś się nie sprawdza, a ten system się w tej chwili nie sprawdza, z zasady oczywiście można powiedzieć, że on jest słuszny, ale jeżeli się nie sprawdza, to albo go trzeba zmienić, albo go trzeba zawiesić na ten czas, kiedy nie jest możliwe jego funkcjonowanie. Panie ministrze, my czytamy dzisiaj na stronie Polskiej Agencji Prasowej, że 1 września Władimir Putin pojawi się tuż przy polskiej granicy. Tajemniczy cel wizyty odwiedzi obwód kaliningradzki graniczący z Polską. Taką informację przekazał rzecznik Kremla. Spodziewamy się, no właśnie, czego się możemy spodziewać tego dnia? Władimir Putin dzisiaj w ogóle jest przewidywalny, czy nie w pana ocenie? Uważam, że jest całkowicie nieprzewidywalnym, trochę, albo nawet bardziej niż trochę szalonym politykiem, który nie przystaje w ogóle do realiów współczesnego świata, których nie wyciągnął żadnej lekcji z tego, co się działo wcześniej, jaki los spotkał takich barbarzyńców czy zbrodniarzy jak on sam, więc jest politykiem całkowicie nieprzewidywalnym. I oczywiście. Ale politykiem nieprzewidywalnym, na którego Unia Europejska nie ma wpływu, tak pan chciałby powiedzieć? I nie będzie miała? Niektórzy politycy europejscy chcieliby mieć na niego wpływ, bo przecież regularnie niektórzy politycy europejscy do niego dzwonią, ale już dawno, od dawna my przynajmniej wiemy jako Polska, że jest politykiem nieprzewidywalnym i po prostu nie warto z nim rozmawiać, bo nawet jeżeli się rozmawia i on się do czegoś zobowiązuje, to i tak tego słowa nie dotrzymuje. Robi tylko i wyłącznie to, co jemu się podoba, a nie ma sensu w efekcie prowadzić z taką osobą jakichkolwiek rozmów. Taką osobę po prostu trzeba z życia politycznego wyeliminować,
na przykład poprzez wygranie wojny przez Ukrainę. Panie ministrze, ja chcę zapytać o działania również polskich polityków. W dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie czytamy: środowisko posła Grzegorza Brauna z Konfederacji chce zatrzymać ukrainizację Polski i proponuje m.in. ograniczenie pomocy dla uchodźców. Przekonuje także, że ukraińskie nastolatki spowodują, że polskie dziewczynki, no właśnie, zostaną prostytutkami. Przekaz ten jest promowany m.in. w Sejmie i poprzez media społecznościowe. Nie należy takim politykom wygaszać mandatu? Można by powiedzieć jednym zdaniem: Putin lubi to. Myślę, że w tej chwili Konfederacja jest po prostu partią antypolską, działającą w interesie wyłącznie Kremla. Nie ma jej działalność nic wspólnego z polskim interesem, z interesem państwa polskiego, z interesem polskiego bezpieczeństwa, z interesem bezpieczeństwa polskich obywateli. To, co pani przeczytała, to jest właśnie ta narracja, którą w Polsce rozpowszechniają ci, którzy podzielają poglądy Kremla, bo to jest też ta narracja, którą... Ale to może trzeba jakby zakazać mu mówić takim politykom. Nie wiem, czy można wygasić mandaty, bo to nie jest takie proste, żeby wygasić mandat posła w polskim systemie prawnym, ale na pewno nie można tych polityków traktować poważnie, nie można im udzielać poparcia w wyborach, bo to jest każdy potem, szczególnie w tym czasie, widać, że każdy, kto głosuje na Konfederację, głosuje na partię Władimira Putina w Polsce. Doczekamy się reparacji wojennych od Niemiec, czy nie? Pierwszym krokiem oczywiście musi być raport zespołu posła Mularczyka. Jak on będzie przygotowany, to wtedy będzie można zdecydować, jaką drogę, którą drogę wybrać. Nie czy wybrać, tylko jaką drogę wybrać, bo to ma być raport bardzo kompleksowo przedstawiający podejście do problemu. Poseł Mularczyk mówi w wywiadzie dla tygodnika Gazety Polskiej: złożyliśmy wniosek i od 2 lat czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby otworzyć drogę prawną w Polsce dla tego typu spraw. 2 lata, bardzo długo, temat no, niesamowicie ważny. No to już jest kwestia decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jako przedstawiciel władzy wykonawczej myślę, że nie powinienem się wypowiadać co do szybkości działania Trybunału Konstytucyjnego. Panie ministrze, jeszcze jedna ważna rzecz. Rosjanie, którzy pojawiają się w Polsce od 24 lutego, oni próbują przekazywać ten przekaz, rosyjski, kremlowski przekaz, ale wyjeżdżają też za granicę, pławią się w luksusach, popijając szampana, pływając wciąż na swoich jachtach, których jeszcze im nie skonfiskowano. Są również i takie sytuacje. Wrócę do tematu wiz. Niemcy sprzeciwiają się zakazu wydawania wiz turystycznych Rosjanom. Dlaczego tutaj nie ma takiej spójności? Tutaj chyba chodzi o wpłynięcie też na mentalność Rosjan, którzy albo nie widzą, albo udają, że nie widzą sytuacji. Przede wszystkim chodzi o to, żeby ci Rosjanie, którzy popierają politykę Władimira Putina, odczuli jak gdyby jej skutki dosłownie na własnej skórze, w tym sensie, żeby nie mogli podróżować do swoich ulubionych kurortów turystycznych, żeby po prostu, jeżeli chcą wypoczywać nad morzem, to jechali na przykład nad Morze Czarne i tam byli obiektem, elementem odzyskiwania Półwyspu Krymskiego przez Ukrainę, bo to jest część Ukrainy. Jeżeli mają Rosjanie wypoczywać, tak jak mówię, nad Morzem Czarnym, najlepiej na Krym, tam gdzie będą mogli zobaczyć, jak wygląda wojna, ta, którą rozpętał dla nich Putin. A nie powinni korzystać z takich przywilejów, jakim jest właśnie umowa o tak zwanym uproszczonym ruchu wizowym między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, bo dzięki tej umowie w zasadzie bez ograniczeń państwa unijne mogą wydawać wizy. My tej wiz turystycznych w zasadzie nie wydajemy. My wydajemy wizy tylko i wyłącznie... Co to znaczy, że w zasadzie nie wydajemy? Proszę? Co to znaczy, że w zasadzie nie wydajemy? No właśnie chciałem dopowiedzieć. Wydajemy tylko wizy Rosjanom, którzy są członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, którzy mają kartę Polaka, bądź też ta wiedza jest im potrzebna do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Na przykład ci przewożący towary do Unii Europejskiej. Nieobjęte sankcjami, czyli kierowcy ciężarówek. No tak, ale są politycy, między innymi Radosław Sikorski, który mówi, że takie działanie jest niehumanitarne. No to
widać, jakie są rzeczywiste na tym przykładzie poglądy niektórych polityków opozycji i czemu tak naprawdę oni służą. Jeżeli to pan Sikorski uważa za niehumanitarne, to polecam mu obejrzenie zdjęć z Buczy, z Irpienia i wtedy zobaczy, dlaczego nie można mówić o tym, że takie działania są niehumanitarne. Dobrze, to na koniec zapytam. Donald Tusk marzy o tym, żeby jednak wrócić do unijnych, do brukselskich foteli, czy nie? No, ta polityka tutaj w Polsce może go męczyć? No jak widać, tak sam twierdzi, że jest zdemotywowany, czyli inaczej mówiąc, nie chce kandydować do polskiego Sejmu. Nie ma większego zaszczytu niż bycie posłem polskiego parlamentu, ale jeżeli lider opozycji uważa, że jest zmuszany do tego, a nie chce, no to nie musi przecież kandydować. Ale kto może zmusić Donalda Tuska, panie ministrze? Ale jeżeli jednak go zmuszą, rozumiem, partia, tak, matka partia, działacze Platformy Obywatelskiej zmuszą go do tego, żeby kandydował, to nikt nie zmusza tych osób, które miałyby na niego zagłosować, żeby na niego zagłosowały, skoro on sam nie chce być posłem, więc nie ma sensu głosować na Donalda Tuska, nie ma sensu głosować w wyborach na posła, na tych polityków, którzy tymi posłami być nie chcą. Nie głosujcie państwo na Donalda Tuska, bo on po prostu nie chce być posłem, sam to powiedział. To wrócę jeszcze do tematu reparacji. Donald Tusk mówi, że temat reparacji wojennych jest już załatwiony i zamknięty. My mamy w tym zakresie inne zdania, ale tak jak powiedziałem, poczekajmy jeszcze krótko na raport zespołu posła Mularczyka. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, był państwa i moim gościem. Dziękuję. A już za chwilę potrójne espresso, a tam Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość oraz Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska. Do zobaczenia.